wśród osób, które w ciągu ostatniego półrocza, czyli relatywnie niedawno zmieniały pracodawcę, rzeczywiście ta średnia poszukiwania miejsca pracy wyniosła 2,5 miesiąca, czyli 10 tygodni poszukiwania od momentu, kiedy zaczynam, do momentu, kiedy znajduję pracodawcę. I wydaje się to naprawdę bardzo szybko. Co ciekawe, dla samych osób, które tę pracę zmieniły, w dużej mierze to rzeczywiście też było szybko, czasem nawet szybciej niż się spodziewały. Bardzo niewiele osób powiedziało, że no, te 2,5 miesiąca to jest ciągle dłużej niż zakładałem. Co ważne, te osoby, które są takie najskuteczniejsze w poszukiwaniu pracy, to są przede wszystkim ludzie młodzi, którzy mają nie więcej niż 29 lat zakończone. To są osoby, które mają głównie, przede wszystkim, taka nadreprezentacja tutaj jest osób ze średnim wykształceniem, ale też z taką dużą otwartością na formy zatrudnienia. Zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje, że mamy osobę, która wchodzi do naszego biura, chcąc zostawić CV albo dowiedzieć się, jakie są oferty pracy, i wychodzi z kilkoma propozycjami. Są to przede wszystkim jednak stanowiska, które wymagają kwalifikacji, które są adoptowalne u wielu pracodawców. Bardzo często jest to związane z pracami produkcyjnymi na przykład. O ile mówimy o tych 2,5 miesiącach jako średnim czasie, to należy pamiętać, że to dotyczy osób, które właśnie jakby tych ograniczeń mają mniej, po prostu szukają nowej pracy. Kiedy mówimy o osobach, które są trochę bardziej wyspecjalizowane, tam też jest dużo więcej osób z wyższym wykształceniem, z dużo większym doświadczeniem zawodowym, ten okres może się wydłużać, chociaż jakby bardzo optymistycznie w grupie naszych badanych, tak naprawdę powyżej pół roku pracy poszukiwało zaledwie 5% naszych respondentów.